Dzień dobry, z tej strony Kasperek. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Polskiego Gospodarstwa. Jest to odcinek 36. I to wyjątkowy odcinek, bo dostałem na testy rządy 6920 i silnik HP540. No, ta morska wygląda normalnie, o, jak w realu. Przesiadamy. Co siejemy? Pszenicę? Nie. Tutaj miała być soja, bo to jest największe pole moje. No, model fajny, ale chodzi jak 6R. Razem z nawozem walimy. No, także siejemy sobie. Myślę, że taki zestaw by się u mnie pojawił na farmie, bo to jest nawet dobry zakup by był. I wydajny przede wszystkim. Najgorzej jest to w tym siewniku. W sumie nie wiem co. W tym polu jest najgorsze, że ja muszę sobie tak wysiewać, tak jak teraz. Kawałek i potem jak sobie wysieje, to już potem będzie jechana długa prosta i znaczy to będzie wyjechać pole. No, wstałem 10 minut temu, a już nagrywam. Chcę mieć po prostu odcinek i żeby on się wrzuca już na YouTube, a ja pójdę sobie zjeść. O, dwa przejazdy i zasiana wiodzie. Grze luks. Że sojka już będzie rosła. A ten projektuje odcinek za tydzień chyba. Gdzie już mogę powiedzieć, że mam 4 serie. Bo mam osiwę polskie, Ravenport. Ravenport i Facebook. Po prostu z Ravenporta strukturowałem sobie tak długo save'a. 22 godziny chyba. No ale uszykowałem. Odcinek mieliście z tego w piątek. A w zasadzie po co ja wam mówię, bo i tak widzieliście ten odcinek już. I dobra, ja pójdę się wyjąłem. No także wstrzymujcie taki kawał, zacząłem pola. Teraz to będzie jazda, dopiero akcja się wyjmie. No i ogień. Długa, prosta. Naszej godziny. 5,5 metra robocze. Tutaj sobie między przeorałem na szybko. Są dwie zalety z ziemniku, że on jest prawo osiewny, chociaż tego nie widać. I dwa, że można w nim miejsce zawrócić. To jest po prostu super, nie? Nie robię teren, już przydałoby się to wygładzić kiedyś.
No to kiedyś. Na razie się jemy. No i patrz, to i tutaj co podjeżdżam do rogu, wyłączam. No akurat tu nie wyszło, bo za mały poprzecznik się zostawiłem, ale... Ale nie możemy miejsca zawracać tym silnikiem. I widać, że ubywa tego pola, bo już jadę trzeci przejazd. No włącz się tej chuj. No i ogień. Lecimy z tym 7. Nie śpimy. Chociaż trochę nie się chce spać, ale wywalony wolę mieć odcinek. Też mógłbym szybciej wstać i wtedy już bym miał gitarę, nie? Nie. Czyli nie taką dosłowną gitarę. Nie wiem, chyba go nie będę podnosił, będzie 3 razy szybciej zawracało się. No ale to nierealnie. Także testy kombajnu, ciągnika, ciąg dalszy. Zawraca w miejscu prawie, że. A także dobra maszyna to jest. Tak by jeszcze 15, bo to już w ogóle fajnie przysiało, bo takie długie paski by były, nie? Ale jak już kupiłem tę 19, to się super jeździ, bo jest taka fajnie długa. No i pewnie spytacie, kiedy nowa seria? Powiem wam, że nie chcę zaczynać nowej serii, bo będę miał za dużo ich. Żeby była raz w tygodniu, to mi się nie opłaca. Żeby była raz w tygodniu, to mi się nie opłaca zbytnio. Że nowej serii planuję dopiero w połowie czerwca. Na wakacje mogą mieć dużo serii. Wiadomo, że wolne, nie? Teraz też jest niby wolna, ale ta nauka mnie... Odrabianie lekcji mnie trochę blokuje. Ale chociaż teraz ładnie mam ponagrywane odcinków. Na zapas. Także jak ja mam na zapas nagrywane, już to jest dobrze. Dzisiaj jest 7 maja, jak ja to nagrywam, a wy to widzicie nawet nie wiem kiedy. Że poprzedni odcinek z tego, z polskiego nie wleciał, czyli 35 nie wleciał. Ale znowu na magazynie 6 filmów nagranych. Tak mnie coś rano tchnęło, a wejdę sobie na Polskę nagrać teraz. Powiedziałem, że mam przygotowany save, żeby tylko nagrywać.
No, to jest fajne, jak masz się przygotowane, tylko wchodzisz, nagrywasz i wychodzisz. To jest super. Nie wiem, czy robimy walkę z chwastami, czy nie. A teraz będzie super akcja, bo trzeba łąkę będzie orać. Może w kolejnym odcinku założymy. Ja tam są ciadawi kołem po tych ziemniakach tam pociągnę, ale... On nie przyjeżdża praktycznie w to pole, to nie będzie widział. A tak jak 18 się kończyła tu, no to lipa już była, bo już musiałem zawracać, a tak jeszcze jadę i jadę. Kurwa, ale to idzie. Dawka 100 kilo pod korzeń od razu wystarczy. Od razu ten poprzecznik zagarniemy. Będzie git. I ciśniemy, i ogień. No tu bez problemu, podjeżdżę sobie ten John Deere 160 koni. Może tak jeszcze podsieję to. O. Cenne kawałki soli. Dobra, tam po te drzewka już nie będziemy podsiewać, bo to bez sensu. Uważam, że główną część pola mam zasianą, najważniejszą. A już tylko będą krótsze. Ale ile teraz odchodzi przejazd? Ojej. Będzie się ciekawie teraz siało. Przed tym zostałem w stanie, jestem obleczyć wszystkie pola moje. No, oprócz jedynki, bo jedynkę jest zasiałem, także. Ale dzisiaj jeszcze na dziewiątkę polecimy sobie zobaczyć, jak to pójdzie. Po prostu musi być szerszy po przecięgu, bo jest płot kolizyjny i dlatego nie. A tam było pole, no to tam wiadomo, że tam sąsiady, tam mogą trochę wyjechać pole. No a tutaj to tak nie bardzo, nie? A płot ma kolizjonem. Coraz bliżej końca widzę. Coraz bliżej tej niechcianej wysepki.
No i taki przejazd idealnie będzie na dwa razy. Na poprzeczniach, nie? To chodziło. To chodziło. O tu będzie miejscami na jeden. Żeby nie było wyłącza szybciej. No bo ja takie poprzeczniaki powinien zostawiać i wtedy bym się na raz wykręcał. O, zaraz się dowiem, ile to pole przy okazji ma hektarów. No i ogień, dobra. A bo tu jęczmień był, to dlatego ścieżka leży. Asowalny poprzecznik, nie wiem czy mi się w nim będzie łapał, no właśnie. Że tu trzeba oszczędnie zasiać. Trzeba aż dotąd. No to jest wtedy taka first góra, a ja nie chcę te krzaki wierzyć, żeby nie zasiane, bo to bez sensu. Znak polskie, pola. I dobra, i skręcamy w lewo, wyłączamy i w prawo. Jeszcze snapa sobie otworzę przy okazji. Ty, ale pod takim ukrytym to zasieje. Dobra. Snap otworzony. Znak polskie pola jest. Trzeba ominąć. I obany na milimetry przechodzi. I dobra, i capujemy poprzecznik. Na dwa razy, tak jak był planowany. I łogi na tłoki, jakby to Bolek powiedział. Bawełna. No to nie kupię tego pola. Przecież ja pól nie potrzebuję, teraz potrzebuję maszyn. Taki zestaw siejący to by mi się przydał, fest. Ale nie tylko zestaw siejący by mi się przydał. Przydałaby się już obora powoli postawić. No to teraz chyba na oborę zbieramy. Bo kombajn jeszcze tam wydziorga. Teraz trzeba zbierać na oborę, bo kombajn tam jeszcze wydziorga ten sezon. Będzie tam hecho, hecho, ale wyhechła coś. Ale wykosi powoli. Także to jest z tej soli cały zarobek, teraz idzie nas na pole, no nie na pole, tylko na grobie. O, to jest dobry pomysł, żeby cofać tym silnikiem. Znaczy, że taki bardziej do cofania on nie jest taki zbyt dobry, ale te dwa razy sobie cofniemy, żeby nie nawracać, nie robić poprzeczniaków zbędnych. Oła.
Dobra, także cofajemy. I ogień. Tutaj zagarynałem poprzeczniaczek. Pójdziemy teraz nie codziennie, bo pójdziemy sobie od tej strony. I ogień. No i dobra, i będziemy się składać i jedziemy na dziewiątkę. I na dziewiątce skończymy sobie odcinek. Jak zasiejemy. Dobra, tak, zapisz, zapisz. Hektar 50. No także hektar 50 w tym kawałku. Tam jest chyba 80 arów, coś takiego. No i ogień, lecimy. Nie, no tym to od razu lepiej się leci 50 na godzinę przez wioskę. A nie kurde 30, 20, ty. A, bo ja się nikam z drugiej strony. Dziecko to miałem dopiero połowę trasy. Nawet może nie. No bo to dwa razy szybciej jedzie, nie? Na parę sekund już jestem na polu. 50 na godzinę, ale ci tak. To jest fajna, długa, prosta, bez poprzeczniaków będzie szło. Tylko to chyba poprzeczniak się zrobi od tej chałupy. A tak to będziemy jeszcze bez poprzeczniaków, bo bez sensu poprzeczniaki robić. Ten lęd poprawą mi kusi 11, 12, 13. Żeby go kupić i złączyć w jedno. Oczywiście tutaj miedza by była. Między dziewiątką a tymi polami. No bo aż takich dużych pól to ja nie chcę. No, ale takie już większe pole by było. No i ładnie, fajnie wygląda ten żongiel, podoba mi się. Co z tego, że fajnie wygląda, jak nie ma dźwięków. Jakby miał takie fajne dźwięki, te 69. Tak jak ma w realu, takie fajne, no to wtedy to bym grał cały dzień, nie? No, 10 jest? Jest. Bo telewizor się odzywa. No i zawsze z lewej strony jest koło tutaj, jest ten zaczep. Nie, no podniesiemy, żeby nie pourywać nic, bo to nie moje. Ja już dawno kliknę, żeby to opuściła, też nie opuściłem.
No i to mi się podoba, ten kawałek tutaj na 3 razy i ogień. Lecimy dalej. Jakieś 16 metrów ma około ten przejazd. A dobra, to mijaczek może być mały. Jak tu będzie 2,30 teraz na liczniku zasiane, to będę miał. To będę miał 80 arów na tym polu. Sprawdziłem, czy się to sprawdza z informacjami o polu. Ten siewnik ma takie coś, taki wózek ciągany, że można jeszcze jeden siewnik tego doczepić. Może wam go sklepie pokażę. I to będzie mógł, chyba w innym, w różnym. A ma się takie gówno, że można to kupić i ma się takie dwa siewniki, można sobie poczepić. Kiedyś to wypróbuję, ale nie wiem gdzie, na jakiś set, może jakiś poboczny odcinek. Chyba jednak będę Bolka technikę stosował, że pierwszy poprzeczniaki sobie leciały i potem będzie git. Bolek tak zawsze się je, że pierwszy poprzeczniaki, a potem... Potem gówno na część pola. Ja już pół godziny nabił. A ja mam do zasiania jeszcze dwa pola, ale to tam małe. 35 i 23 mam do zasiania. Ale nasionek mi się dostarczy. A, powinien dostarczyć. Jak nie, to z mojego się dosieje. Siewnika. Nie, no starczy tam. Ile pójdzie? 60 kilo na 35? No i ten przejazd nie będzie zasiany. Że Luksemburg. Co spokojnie by czwórka pociągła ten siewnik, ale no... Żeby... No ja ten siewnik chciałem kupić do innego John Deere'a, do tego 7080, ale on ma tam 170 koni, nie? Ponad. A że ten wyszedł niedawno na MotoGP i mi się spodobał, no to z tego wziąłem na testy. Wziąłem go na testy po to, żeby wam się też te odcinki nie nudziły. I ciągle tymi ursusami, ciągle to samo w koło, nie? Także chciałem trochę rozmaicić tę serię i dlatego wziąłem sobie na testy takiego John Deere'a. 6920.
trochę za bardzo nawet na tą drogę wjechałem z tym silnikiem. Mogłem trochę bardziej pola bliżej im było zostawić. No 2,31, czyli 80 ar w równo. Nie ma tam wolnie, muszę jakąś jeszcze nicę. A, tym to idzie, robota załowa. I 50 zakręt tego gospodarki. Za niedługo będzie nowy ciągnik kupiony. 100 koni. No na 3 razy to wezmę. Także jeden z tym siedem. Ciekawe, jaki procent zjechania już ma tej ziemi. Na razie z prędkości nie schodzi, czyli za dużego zużycia nie ma. Co za wasze sklepy, czy da się go naprawić? Wypożyczone przedmioty? No nie da się. Czyli jeszcze nie zjechał zbyt mocno. Nie zużył się, o. Ściernisko po soi, czy po tym to jest? Chyba po soi. A także 43 hektary zasiadł. No, będzie 3 hektary, nie? Przecież nie wiem, ile tam 23 ma arów. Chcę zrobić taką akcję, że tutaj sobie zasiać łąkę i tu mieć łąkę po prostu, a tam gdzie są łąki, to tam sobie zrobić pole. Czyli łąki przeorać, zwapnować i zasiać coś. Ale to już nie w tym sezonie. No i dobra, gitara. Trochę dziwnie, że ten dyszel się składa, ale ten silnik jest dalej podczepiony, także... Trochę słabo to jest, ale ważne, że funkcjonalny. Zapomniałem rozłożyć.
Widzę, że jest niby 40. Ile? 30 arów. Czyli powinno być 2. 2,79 po zasianiu. No to leci i imy. Urwała mój rzepak. Trochę musiałem sobie potraktować mój rzepak, ale... No się kurde nie wiem jak to siać to pole. Chyba tak jak teraz. Bo tak jak teraz to by było za dużo kręcenia. No właśnie nie wiem jak to siać, no kurde. No i znów mam sobie dylemata, jak to zasiać? Chyba tak jak siałem, będzie najlepiej. Niby ma nagrałem do 36, teraz to jest 36 odcinek z polskiego, ale odcinek i tak mi znowu ustaje. Nie wiem dlaczego. Dobra, dobra. I wracamy do tego zestawu. No i na 4 hektary mi starczy naszą. Nie, na 3. Zresztą jakbym miał pszenicę od początku siać, no to by mi nie starczyło. Rzepaku tylko jedno pole? No także musi być ten nowy nabytek w nowym sezonie, w przyszłym sezonie. Czy trzeba będzie z czymś belki zbierać, nie? Choć nie wiem, czy ten siewnik nie pociągnie. Bo on tam chyba nawet dużo koni nie wymaga ten siewnik. No. 2,80 hektara zasiane. Pół hektara chyba zasiałem pszenicy. Jakoś tak, a 2,20 było chyba soi, coś takiego. Nie, dziwne gospodarstwo się rozładować, bo ten zestaw już u mnie nie będzie. Machine Interagę. 80 koni, eto luks. To ten mój nowy nabytek pociągnie ten siewnik. A muszę po moim rzepaku pojechać.
On będzie trzeba zwieść po odcinku. I zrobimy sobie, nadamy się. Bo wie ta suknie. Ta droga też jest zrobiona przy samym suknie. Mówi, to nawet nie zdążyłem się rozpędzić, ja już jestem na gospodarce. O, tu jeszcze po miniaturce została przyczepa. I... Nie gadaj, że trzeba się rozłożyć, nie? A, Y się... nie. No i się wycofuje. A może trzeba go podczepić, ten siebie? Czekaj. No zawsze się jej się wywalało, nie? Nie gada, że nie da się tego silnika wywalić. Klawisze mi się znowu przestawiły. Chyba. Ale czekaj. Opuść ciemnik, zrzuć ciemnik. Rozłóż ciemnik. Nie. Nie ma nic takiego jak wyrzuć nasiono. No pod Y to jest zmiana. Kg nawozu pójdzie. No dobra, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał. Podajcie na mój kanał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.